Macie dość swojej postury? Wyglądacie jak typowy spoceniec zamiast jak had, a także nie potraficie podnieść nawet 40 kg na klatę? Nie bójcie się, ponieważ w tym odcinku przedstawię wam najpotężniejszą postać w całej fabule, dzięki czemu każdy z was stanie się po nim samcem alfa. Przybysz, jakaś żałosna postać, Midas... Jakiś nastolatek z manią wyższości, a nie dobra postać. Prawdziwa potęga krąży wokół niego od wielu lat, jednakże mało kto o niej cokolwiek wie. Dzisiaj przyjrzymy się niewątpliwej potędze, jaką jest Miałśniak, tylko na niego spójrzcie, jaki on jest cudowny. Jednocześnie ostrzegam, że ten odcinek w żadnym stopniu nie podbiega pod furactwo, ponieważ spółka Jaju Armii nie reprezentuje poglądów zbrodniczych, a także nie szkodzi społeczeństwu niczym furasy. Hej wszystkim, z tej strony Jaju i zgodnie z waszymi zachciankami, dzisiaj w ramach historii z Fortnite przyjrzymy się osobie Miałśniaka, który to stąpa po naszej wyspie już od sezonu 7, co jest dość nieznanym faktem. Poruszymy również inne wątki ważne dla fabuły tej postaci, a jeżeli już teraz wpiszecie kod JAJUTY w rynnym sklepie oraz zostawicie Subika, to zyskacie statut potęgi bliski naszemu futrzastemu przyjacielowi, a oprócz tego pojawicie się w odcinku, jak chociażby widoczni cudowni gracze, którzy pochwalili się zakupami z moim potężnym kodem na naszym Discordzie, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Mister Miałsku, jakby to określili nasi wschodni towarzysze, to abominacja, którą powinno się potraktować oddziałem czarnych smoków, jednakże jedno trzeba mu przyznać, bez problemu złamałby na pół każdego obecnego skina, a także piłkary czy innych spoceńców, to wciąga tylnią częścią swojego ciała, cechuje go dość oryginalny wygląd, kupa mięśni, a także jego potulny, aczkolwiek agresywny charakter. Dzisiaj zobaczymy, co takiego Miałśniak o zaiste wielkim sercu ma nam do zaoferowania, ale po kolei. Jak się okazuje, duch jako organizacja stąpała po naszej ziemi długo przed ich ujawnieniem się, a nawet wykryciem. Ego to organizacja przepełniona agentami, wywiadem, a obecnie pod swoją komandą mają niezliczone siły, a także kontrolują trzy najważniejsze placówki na wyspie: Rekina, Ogromną Górę, a także Agencję. Nie potrwa to zbyt długo, ponieważ Mrok, czyli Alter, już niedługo rozpocznie szturm na Agencję, a także więzienie polityczne. Tym samym po sukcesie powstania Midas przejmie pełnię kompetencji Mroku, a także otrzyma niemalże wszystko, co należało do duchów. Tym samym przejmie obie organizacje dzięki swojej podwójnej intrydze i złączy w jedną potężną całość. Do podbicia pozostanie tylko i wyłącznie Ogromna Góra Kai, będąca ostatnim bastionem Ego, jednakże co w niej jest i do czego służy, tego niestety nie wiemy. Sądząc po wielu zabezpieczeniach, Góra Kai to forteca, w której są najpewniej skrywane relikty dawnego świata. We wnętrzu tego monumentu natury możemy spodziewać się m.in. broni Windertechu, ostrza nieskończoności, a może i nawet wskazówek co do potęg, jaką jest siódemka przybyszów. Wraz z tym, jak Mrok przejmie władzę nad wyspą, bohaterów obecnego sezonu czeka ogromny wybór, a należy do nich m.in. Miałśniak. Sądząc po jego bliskości z Midasem, jest on czymś na wzór prawej ręki lub czołowego ochroniarza. Dotychczas pełnił on rolę głównej siły zbrojnego, jednakże wraz z poczynaniami Deadpoola został on wyrzucony siłą z jachtu, tym samym tracąc ważną posiadłość Midasa, a wnioskując po nim wyższości złotej rączki, możemy wywnioskować, że niezbyt mu się to spodobało i tutaj mamy ogromny ząg. Wraz ze zniszczeniem rafinerii duchów, Mrok wdrożył swój plan, a właściwie to plan Midasa. Wydał on rozkaz podobny do rozkazu 66 ze Star Warsów. Opierał się on na likwidacji lub uciszeniu agentów, którzy nie byli wdrożeni w plan Midasa. Ofiarą jego działania była m.in. Lynx, czy jeden z bananków, którego Midas niesłusznie wziął za agenta Pili, a oprócz tego ucierpiała masa postaci pobocznych, a do takich zaliczamy motocyklistę, czy główną siłę z zakonu Ultimy po Ultimie, jaką był Czarny Rycerz. Midas kolekcjonował ich maski, a tym samym wpływy i władzę już przed wielką koniunkcją sfer, a wiemy to z porządku chronologicznego. Zakon Ultimy zawiódł, jeżeli chodzi o obronę wyspy i jej tajemnice, ponieważ m.in. Ognisty Król rozpoczął ogromną apokalipsę. Zakon Rycerzy mógł zawieść tylko wtedy, kiedy zabrakło Wielkiej Piątki, a tak się składa, że Black Knight to jej trzon. Po tym jak pan Złota Rączka rozliczył się z nim, zabrał maski co niektórych postaci, a uprzednio wchłonął moc Króla Oro, zabrał się za budowę maszyny zagłady, która służy mu do niewiadomych nam celów. Najpewniej ma to jakiś związek z przybyszami i agentem chaosu. Midas, likwidując agenta, przejął pełnię władzy w cieniu, z którego to zresztą pochodzi. Tym samym był głową Ego, a więc przejął pełnię władzy na całej wyspie, a wszystkich agentów, którzy nie poszli za nim,
po prostu zniszczył. Wraz z tym rozkazem i przejęciem jachtu przez Deadpoola, Mięśniak został wcielony do mroku, a co z tego wynika? Ano chociażby fakt, że obecnie stacjonuje on w fabryce pudełek, zresztą jak na kota przystało i służy mrokowi, chociaż sądząc po jego złotym posągu w przyszłej bazie Midasa, postoi on tam nie za długo. Genezę Mięśniaka poznaliśmy już w sezonie 7, wraz z tym jak Puma oraz reszta Ego przybyli na naszą wyspę, a najpewniej pomógł im w tym wszystkim cel, Mięśniak pojawił się również na naszej wyspie. Wraz z nim przybył najpewniej Midas i reszta śmietanki. Działali oni, o ironio, z cienia i nieustannie kontrolowali to, co się dzieje na wyspie. Już wtedy, dzięki działalności Pumy, dowiedzieliśmy się o Mięśniaku. Był on jednym z monitorów naszej bohaterki. Sam Mięśniak natomiast, trzymajcie mnie, bo zaraz będę zikał od tej obrzydliwej abominacji miłości, jest po uszy zadłużony w Links, a wiemy to m.in. dzięki temu, że na swoim prawym bicepsie ma tatuaż z jej imieniem. Sama Puma, przynajmniej według fabuły, nie odwzajemnia tych uczuć, bo życiową muzą jest historyczny Omega, na wzór to którego powstał projekt pancerza Pumy. Już wtedy Mięśniak rozpoczął swoją przygodę, jednakże nie był to koniec jego sekretnej wycieczki po naszym świecie. Wypełnił w jej trakcie wiele misji, aby w końcu pod koniec sezonu pierwszego stać się kolejnym już topionkiem i ulubieńcem samego Midasa, który sprytem lub siłą przejął władzę Wego. Mięśniak to potężny, potulny zwierz, który jak trzeba to wyrwie komuś gonga. Niestety zawiódł Midasa, a z fabuły wynika, że najpewniej niedługo odejdzie w niebyt, ale zanim się to stanie, to warto powrócić do jego temperamentu, a także jego znajomości. Podobnie jak Podniebna, lubi rozrywkę i nie jest zwyczajnym agentem. Dzień i noc pakuje w swojej siłowni, jednakże lubi się również rozerwać. Trzeba mu jednak przyznać, że ma wybuchowy charakter. Swoje wolne chwile uwielbia spędzać w różnoraki sposób. Od drzemek przez bitkę z mrocznymi, po granie w ringę z Podniebną. Widać również, że nienawidzi porażek. Zaledwie jedna przegrana sprawiła, że wpadł w szał, co sądząc po reakcji Sky jest codziennością na tyle częstą, że ta nawet się nie boi przebywać w jego obecności. Co się z nim stanie po dniu rozliczenia? Tego nie wiemy, jednakże doskonale wiemy wiele ciekawostek na jego temat, a więc zaczynajmy. Mięśniak obecnie przebywa w fabryce pudełek, broniąc jej, a stało się to po tym, jak Deadpool przejął jego jacht. Za pokonanie naszego kociego przyjaciela możemy otrzymać tonę lutu, a zdecydowanie najważniejszym jego elementem jest mityczny, niezwykle potężny karabin, jednakże Mięśniak nie odda go tak po prostu bez walki, a ta należy do iście wymagających, zwłaszcza w początkowym etapie gry. Po raz pierwszy pojawił się w fabule sezonu 7 na jednym z ekranów wczytywania. Początkowo myśleliśmy, że jest to mityczny Katus zapowiadany w plikach, który rzekomo miał gdzieś się skrywać na wyspie. Jeżeli nie pamiętacie odcinka o Katusie, to tylko przypomnę, że słowo to oznacza po łacińsku kota, co jak najbardziej pasuje do Mięśniaka. Po raz kolejny mogliśmy go ujrzeć na ekranach wczytywania zapowiadających sezon 12, zaś on sam jest epickim skinem, którego możemy uzyskać za 60 poziom karnetu bojowego. A wy? Wolicie mrocznego Mięśniaka, czy może tego z jasnej strony mocy? Obecnie możemy go otrzymać w trzech różnych wariantach, we dwóch wcześniej wspomnianych, a także w złotym. Mięśniak choruje na pewną znaną chorobę, jaką jest zespół Klinefeltera, co przekłada się na to, że ma on trójjakie umaszczenie skóry, co jest niezwykle rzadką mutacją jak na zwierzęta. Oznacza to również, że Mięśniak, pomijając jego posturę i to, że jest człowiekokształtny, jest niezwykle rzadki, a także bezpłodny. Jest on dość stary, a przynajmniej jeżeli chodzi o jego ludzkie lata, co czyni z niego takiego dość dziwnego koleżkę. Mięśniak lubi Lynx do takiego stopnia, że ma wytatuowane jej imię na swoim prawym bicepsie. Jednocześnie tym samym powinniśmy zadzwonić po FBI. Lynx ma jedynie 16 lat, zaś on sam skromne 38. Oczywiście kocich lat. W rzeczywistości ma on 6 lat. Nawiązując do historii Mięśniaka, można wysnuć jeden prosty wniosek. Nienawidzi on doga, a także palucha rybnego i z chęcią by pewnie jednego potraktował ze swojej mitycznej broni, zaś drugiego z rozkoszą zjadł. Aby odblokować jego finalną formę, musicie dostarczyć paczki do skrzynek Alteru lub Ego w formie 10 dowolnych rybek. Masa takiego kociska nie weźmie się znikąd. Niektórzy jego wygląd z finalnej formy porównują do Battlecata, a także Assassin's Beera z gry The Battlecats na urządzenia iOS. Widać, że Mięśniak niezbyt zaakceptował utratę jachtu. Likwidując go, dostajecie kartę do skarbca właśnie na jachcie, jednakże ta zaprowadzi was do jednej z podwodnych skrytek w agencji.
Miał śnieg najpewniej rozpacza, kiedy go nie widzimy, ponieważ utracił on jacht. Istnieje także opcja, że jego szloch i lament spowodowanym jest tym, że Lynx została zabita przez Midasa. Ta teoria nie wyklucza również tego, że jego smutek może być spowodowany tymi dwoma wydarzeniami. Został on najpewniej siłą zmuszony do wstąpienia do Alteru, ponieważ jego obecny dowódca Midas zagroził mu pozbyciem się Lynx. Skanując Miałśniaka przy skrzynce, otrzymamy jeden z achievementów, kolejny otrzymamy chowając się przy nim w pudełku. Nasz koci przyjaciel jest nieustannie szpiegowany przez agenta Pilliego, którego poznaliście w poprzednim odcinku. Tym samym wiemy, że ktoś stoi na szczycie duchów poza wyspą, doskonale wie o planie Midasa i o jego wszystkich czynach. Patrząc na ostatni ekran wczytywania z tego sezonu, możemy wysnuć wniosek, że Miałśniak nie przeżyje, a przy Midasie ostanie się tylko dwójka agentów, Podniebna oraz Brutus. Kończymy naszą historię z Miałśniakiem tym niestety smutnym wątkiem. Pomimo jego zabawnego i uroczego wyglądu, jego historia, a przynajmniej jej kres, kreuje się na dość dramatyczną i smutną. Zostawcie dla niego łapeczkę, suba, a także wpiszcie kod JAJUTY w Fortnite'owym sklepie, a może wszyscy razem obalimy kiedyś Midasa i dzięki mojej przybyszowej podędze i powrotowi do przeszłości wskrzesimy naszego kociego przyjaciela. Życzę wam wszystkim jego dnia, trzymajcie się i cześć.